Prowadzić przedsiębiorstwo rodzinne to znaczy dopasować swój styl zarządzania do historii i wartości, w których się wyrastało. Większość, przynajmniej mojego pokolenia, większość firm rodzinnych powstawała na naszych podwórkach i od dziecka obserwowaliśmy, jak rodzice prowadzą dany biznes. Uczyliśmy się tych wartości, one oczywiście ewoluowały, natomiast przejmując daną firmę czy dane przedsiębiorstwo, na pewno mamy ten bagaż historii i nazwisko naszych rodziców za plecami i o tym trzeba pamiętać. Specyfika zarządzania firmą rodzinną jest to tematyka powiązana tak naprawdę troszeczkę z pierwszym pytaniem. W firmach rodzinnych tak naprawdę liczą się wzorce, doświadczenie, historia, szacunek do drugiego człowieka, do naszego pracownika przede wszystkim. Musimy pamiętać, że zarządzając pracownikami musimy mieć świadomość tego, że oni również mają swoje rodziny i my jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, za swoje pieniądze i za daną firmę, ale przede wszystkim za naszych pracowników i za ich rodziny. Ja mam doświadczenie zarówno w pracy w firmie rodzinnej, jak i w firmie zarządzanej przez private equities, czyli fundusze inwestycyjne i śmiem twierdzić, że te wzorce i sposób zarządzania firmą są zdecydowanie różne. Rodzinny charakter to w wielu przypadkach, w wielu historiach nasze nazwisko, tradycja, historia i produkty czy usługi, które sprzedajemy, które wypuszczamy na rynek, są obarczone naszym z jednej strony nazwiskiem, ale z drugiej strony tradycją i historią, o czym powiedziałem. To tak naprawdę ma dodatkową wartość dla klienta ostatecznego, niesie za sobą pewność tego, że ktoś z sercem tą usługę czy produkt wypuścił na rynek. Ja jestem pierwszym pokoleniem w naszej rodzinie, gdzie mówi się o sukcesji, o firmach rodzinnych, o przygotowaniu. Mam wrażenie, że moi rodzice przygotowywali nas troszeczkę nieświadomie do tego, zwracając przede wszystkim uwagę na jakość wykształcenia, na języki obce, których w tamtych czasach im najbardziej brakowało i mieli pewność, że jeżeli dobrze nas wykształcą, to wtedy będziemy gotowi na przejęcie zarządzania w naszych firmach. Uważam jednak, że nie możemy robić pewnych rzeczy na siłę. Jeżeli widzimy, że nasze dziecko, syn czy córka nie za bardzo garnie się do tego, to wstawianie takich osób na siłę do zarządzania przedsiębiorstwem może odbić się czkawką dla takiej firmy. Myślę, że ten proces powinien być zdecydowanie przemyślany, przedyskutowany w rodzinie i tylko i wyłącznie, jeżeli sukcesor ma pełną świadomość tego, że jest gotowy i chce przejąć dane przedsiębiorstwo, możemy tą pępowinę spróbować odciąć. Uważam, że takie spotkania czy kongresy są jak najbardziej potrzebne, ponieważ ludzie zastanawiają się, szukają odpowiedzi na to, jak inne firmy przekazały pozytywnie swoją firmę dzieciom, w jaki sposób to zrobić, czy do tego da się przygotować, czy nie, czy lepiej sprzedać ten rodzinny biznes. Tutaj jest to typowa platforma wymiany doświadczeń, gdzie każdy przypadek jest zupełnie inny. Możemy się spotkać, porozmawiać i wymienić doświadczeniami, nie tylko tymi pozytywnymi, ale również tymi negatywnymi, wiedząc jednocześnie na przyszłość, czego unikać. Serdecznie zapraszam Państwa na kolejny kongres, który odbędzie się już za rok.